Cześć, z tego nagrania dowiesz się, jak przetworzyć i jak zaimportować fakturę Zeskanie do Fimki KPR. Dodajemy fakturę do programu albo wybieramy już wcześniej załadowaną, klikamy edytuj. Ekran potwierdzania faktury jest znany Wam z nagrań moich poprzednich, natomiast w tym wideo skupimy się tylko i wyłącznie na części dotyczącej pozycji księgowych i do dodawania schematów do faktury. Aby dodać schemat do faktury, czyli nasze własne ustawienia księgowania, klikamy na nowy schemat. Możemy skorzystać albo z stworzonych wcześniej przez naszych specjalistów wzorów schematów, albo stworzyć swój własny schemat od zera. Ja w tym wypadku skorzystam ze wzoru. Przygotowałam do naszego nagrania fakturę paliwową, więc wybiorę schemat rozchód, 13 kolumna, eksploatacja pojazdów. Klikam dalej. I zerkam, co mam w tym schemacie. Poza standardowymi ustawieniami dodaję sobie opis faktury. Tak jak widzicie, ja mam już taką listę opisów tutaj wcześniej stworzoną, z których mogę wybierać. Jak tworzyć taką listę, wystarczy uzupełnić to pole, kliknąć dodaj lub użyć entera i dzięki temu opis trafi nam do listy rozwijanej. Będziemy mogli go wybrać przy dodawaniu kolejnego schematu, czy przy dodawaniu opisu do kolejnej faktury. Następnie uzupełniamy poszczególne pola, jeżeli cokolwiek w tym wcześniej przygotowanym schemacie chcemy zmienić, lub gdybyśmy wypełniali schemat od początku, od zera. Możemy wybrać, gdyby to była oczywiście inna faktura, odpowiednie oznaczenie dowodu, procedury JPK, gdyby to była faktura sprzedażowa, również oznaczenia kodów GTU. Jeżeli wszystkie pola już są prawidłowo wypełnione, klikamy utwórz schemat. Schematy księgowania zapamiętują nam się dla konkretnej pary kontrahentów. Będą podpowiadane dla tej pary przy przetwarzaniu kolejnych faktur, co tym bardziej ułatwi i przyspieszy pracę Zeskanie. Jeżeli wszystkie pola w formularzu są już wypełnione, możemy kliknąć zapisz i przejść dalej. Skanie przenosi nas do ekranu pobierania faktury, który również już znacie. Klikamy pobierz. I teraz pokażę, jak tak przygotowany plik zaimportować do programu księgowego. Przechodzimy do programu księgowego. Wybieramy oczywiście odpowiednią firmę i co zrobić teraz z tak przygotowanym w skanie plikiem. Wybieramy ewidencję zapisów, import danych z innych programów. Wybieramy nasz pobrany plik, klikamy otwórz. Klikamy tak, klikamy dalej, dalej, dalej i zaksięguj. Tak jak widzimy, import został wykonany, klikamy OK, klikamy zamknij. Jeżeli chcemy podejrzeć zaimportowany plik, wchodzimy w ewidencję zapisów zakup. Klikamy dwukrotnie i widzimy wszystkie informacje o naszej fakturze. To wszystko.